Dzień dobry, z tej strony Pixa, to jest kolejny już odcinek z Modina na sprytne smyki. Wczytam sobie grę. Pixel. Kopuła. Więc teraz będziemy się chyba wspinać na tą kopułę. I będzie fajnie. Zapomniałem wspomnieć, że gra się automatycznie zapisuje. Kurde, ale ta gra jest głośna strasznie. Ja muszę sobie teraz przypomnieć sterowanie. Okej. Więc czym jest teraz Modina na nie Mario? Ponieważ nie mogę jakoś złapać. Demet. Nie mogę złapać pomidora na Skype'ie. Lol. Więc jak widzicie, serca nas padają. I od razu mówię, od teraz nie wiem nic o tej grze. Wiesz, co? Dosłownie nie wiem teraz nic o tej grze. On mnie zabije! Zaraz. A, jego się nie da zabić. To jest oszukaństwo. Co to jest? Nie znam już kompletnie tej gry od tego momentu i wszelkie fejle są raczej zapowiedziane, że tak mogę powiedzieć. Inaczej mówiąc, jestem z góry skała. Inaczej mówiąc, jestem z góry. Uważaj na lodowe półki. Są śliskie, ciężko na nich utrzymać równowagę. Okej, okay, dzięki tato. Więc zbieramy te kryształy. I. No ogólnie, żeby tak nie było nudno, to chciałbym opowiedzieć wam jakieś historie, takie wiecie. Ała, zaraz chyba umrę znowu. Z mojego życia nie przeczytałem, co on powiedział. A chyba o tym, że tutaj się zapada. Więc chciałbym powiedzieć wam taką pierwszą historię z mojego życia. Czyli jak Pixel trafił po raz pierwszy na coś bardziej... bardziej poważnego do szpitala. Wiem, że może taki temat niezbyt, ale jeżeli ktoś nie lubi takich tematów, to może wyciszyć. Oła. Może wyciszyć filmik i włączyć sobie, nie wiem, swoją ulubioną muzykę czy coś. Więc nie wiem. Albo będę gadał na jakiś temat, albo będę opowiadał wam historię z mojego życia. Więc jeżeli ktoś chce słuchać, to może sobie słuchać. Jeżeli ktoś nie, to już podałem pomysł. Jak może zagospodarować sobie ten czas. Więc kiedyś, jak miałem... osiem lub 9 lat, oglądałem sobie telewizję. O, kluczyk znalazłem, nice. Oglądałem sobie telewizję i ja miałem takie specjalne siodełko korekcyjne. Jakby to wam wyjaśnić, żebyście mogli to sobie jakoś, wiecie, wyobrazić. To było takie siedzisko, które nie miało oparcia i się na nim, że tak powiem, kucało. Było specjalne mini, niżej siedzisko na kucanie i wyższe, żeby tyłek też miał gdzie sobie odpocząć. I nie miało to siedziska, działo to tak, że po prostu musiałeś siedzieć... O, checkpoint, nice. Że musiałeś siedzieć prosto, aby ci było jakoś, jakkolwiek wygodnie. I o tyle to było głupie, że taki Pixel po prostu sobie siadał sobie na tym niższym i jakoś sobie radził w Sonicu Heroes, bo jak byłem mały, to w ogóle to grałem w Sonica Heroes najbardziej. O, nice. Znalazłem flaszkę. No i tak, no i głównie to też było moje siedzisko tak ogólnie, bo ja miałem wtedy... wtedy to ja miałem takie pseudo dwupiętrowe łóżko, że na drugim piętrze, że tak powiem, było łóżko, a na pierwszym był biurko. A na biurku komputer. I... oglądałem tak sobie telewizję i jak byłem mały, to bardzo lubiłem się huśtać na...
Bardzo lubiłem się huśtać na krześle. Wiecie, jakieś emocje to robiło. A poza tym mi się nudziło i po prostu robiłem, żeby zabić czymś tym czas podczas oglądania filmu. Bo nie lubię, bezczynnego siedzenia, okej? No i tak sobie oglądałem ten film. Nie pamiętam już, jaki to był tytuł, więc się mnie nie pytajcie. Ała, zaraz zginę. No i nagle się poślizgnąłem, to znaczy nie ja, tylko krzesło. Za mną była komoda i upadłem na komodę tak tyłem głowy. W ogóle co, że przeżyłem właściwie, bo z tego co później się dowiedziałem, to od czegoś takiego nawet można zginąć. Jak się walnie czymś karkiem właściwie o coś twardego, co nie ma szans, żeby zamortyzowało upadek. Jej, przeszliśmy. I później... Później. To krzesło mnie przygwoździło, ta górna część krzesła, bo ja tak siedziałem na odwrót, że siedziałem na tym poniżej siedzisku, a na tym górnej części siedziska trzymałem sobie ręce, no takie miałem pseudo oparcie i ta górna część przygwieździła mi brzuch, przez co bardzo mnie później bolał, a ta wyższa lub nawet rura, bo to było głównie z metalowych rur zbudowane, przygwieździła mi szczękę do języka. Tak, dobrze słyszeliście. Do języka mi przygwoździło i nie było to najlepsze moje... Nie był to najlepszy upadek, jaki sobie bym wymarzył, gdyż język miałem, że tak powiem, trochę wysunięty. Jakimś cudem przeciął mi się prawie na pół. Prawie mi się na pół przeciął. Lewa strona języka tak do połowy się przecięła, że trzymała się na jakimś, nie wiem, 5 milimetrach, 5 milimetrach języka się trzymało. Krew się lała, jak nie powiem co. Jaki jest ten wytyczony szlak? No, więc chyba będę podążał za kryształami. No i tak wrzeszczę, bo mnie bardzo bolało. A dobrze, że w domu była babcia. No i tak babcia przychodzi sprawdzić, co się dzieje. No i płacze, kurde, cała bluzka we krwi, jaką miałem na sobie. Cała broda we krwi. I babcia się zastanawia, co się stało. I otwieram buzię tak jakoś nieporadnie, bo językiem nie mogłem ruszyć, bo inaczej bym, no prawdopodobnie bym go sobie kompletnie zamputował. Ej. Kurde. Nie zbaczaj z utartej ścieżki, bo w lesie łatwo się... Utarta ścieżka. Jak to jest utarta ścieżka? Ale dobra. Ja otworzyłem tak jakoś nieporadnie te usta, w sensie uniosłem górną część szczęki. Jakoś babcia zobaczyła, że no ja język praktycznie prawie jest odczłonowany. No i babcia z przerażeniem no mówi, żebym poszedł do toalety i wypluł do zlewu krew. No i wypluwam, no i nie przestaje płynąć, no bo język jest tak ukrwiony, że to jest jakbyś... Wyobraźcie sobie, że przecinacie torbę krwi. Pamiętaj, by trzymać się wytyczonego szlaku. Okej, tato, spoko. W ogóle jak ty mi to przesyłasz. No i wypluwałem tą krew. No i wypluwałem, no i nie dało się tego wypluć dokładnie. No i w końcu po wypluciu w większości, co miałem w buzi, no jakoś już mniej przestała lecieć ta krew. Niespokojnie, nie wykrwawiałem się. Babcia dzwoniła do mamy,
i tatę, żeby przyjechali, żeby mnie zawieźli do szpitala. I tak czekaliśmy z jakieś pół godziny, bo rodzice chyba w pracy byli albo gdzieś pojechali. Nie wiem dokładnie. Nie pamiętam już, co to było. No dobra, Jezu, ale będę dla mnie w tym poziomie. Ale dobra, przynajmniej będę miał czas na opowiedzenie tej historii. No i babcia dała mi szklankę. To był najgorszy pomysł mojej babci, jaki sobie przypominam tak właściwie, bo szklankę wody mi dała i powiedziała, żebym sobie to przemył. Przemył tą ranę. Zrobiłem to, co kazała, no bo myślałem, że babcia, no co ma trochę doświadczenia w życiu, to może pewnie coś podobnego jej się zdarzyło, no i w jej otoczeniu coś się takiego zdarzyło, no i teraz wie, co robić. Nie wiedziała. Wypiłem trochę tej wody, to znaczy wypiłem. Po prostu tak jakoś nalałem sobie wody do ust, żeby potem ją wypluć, żeby wiecie, przemyć sobie w miarę tą ranę. Kurde. Ech. No i w końcu i się zacząłem drzeć. Babcia się pyta, o co chodzi, a ja mówię, że już więcej tego nie zrobię, bo to bardzo boli. No i mnie przeprosiła, bo to boli, ale mówiła, że no przynajmniej coś to jest jedna, co mogę zrobić. No i czekaliśmy, ja z bólem czekaliśmy, no i w końcu pojechaliśmy do tego szpitala. Rodzice przyjechali, pojechaliśmy do tego szpitala. Mama oczywiście mnie opieprzyła za to, że się huśtałem na krześle, chociaż mi miliony razy mówiła, że nie wolno się na krześle huśtać. Polecam wam to też, jeżeli nie chcecie skończyć jak ja. No i pojechaliśmy do jednego szpitala. I tam nam powiedzieli, że tutaj nie mogą robić takiej operacji bez, nie wiem, skierowania czy coś. I musieliśmy jechać do kolejnego szpitala, który był, że tak powiem, taką samą drogę razy dwa. Bo musieliśmy przejechać, że tak powiem, od tamtego szpitala do naszego domu i od naszego domu do tamtego drugiego szpitala. No i jedziemy, tak, jedziemy. No i kurde, jak końca nie widać, mama mnie jakoś tak, nie wiem, trzymała za rękę, żeby wiecie, żeby ewentualnie ścisnąć z bólu. No i jakoś to idzie. Mozolnie, ale idzie. No i w końcu dojechaliśmy. I tam czekałem na tej sali. Do poczekalni. Ja się kręcę w kółko, sobie. Demet. No i tak siedzę, ja się z bólu prawie zbijam. I w końcu przyjęli mnie, czy coś w tym stylu. Że mogłem wejść na salę, żeby mnie zoperowali. No i wchodzę, po prostu nie wiem, co było gorsze. Ten cały ból, czy ten strach, że będą mnie po raz pierwszy w życiu operować. To znaczy po raz pierwszy w życiu, który ja będę pamiętał. I robili mi to na żywca. Robili mi to praktycznie na żywca, dali mi tylko jakieś takie znieczulenie, ale po chwili, ale właściwie nie czekali, aż zacznie działać. Więc praktycznie mówiąc, na żywca mi to robili. Nie dość, że się krew lała jak nie wiadomo co, to jeszcze mój krzyk był z bólu. Goście mnie kilka razy zapytał, czy znieczulenie działa. Ja już byłem tak wnerwiony przez ten ból, że już powiedziałem, że działa, żebym wreszcie to zrobił, miałbym spokój. No i robi się to, aż w końcu wbija mi pod, wiecie, w podspód języka, no i po prostu ból jak nie wiadomo co jest. No ja, no rzecz jasna, jasna kurka. No i w końcu mi to zoperowali. Strzeli mi to, ja oczywiście z bólem z języka, nie dość, że przez to ucięcie, to jeszcze przez to, że gość mi tak dał to znieczulenie, że praktycznie jakby, że byłoby chyba lepiej, jakby mi w ogóle go nie dał. Bo jeszcze mnie bolało, bo on mi wbijał w tą ranę, w to przecięcie, to jeszcze mnie pieruńsko bolało po prostu. No i czekamy na tej sali. Czekamy. Ja coś mówię, że się strasznie boję, czy coś. I jeszcze na domiar złego rodzice mi powiedzieli, że
to była jedyna szansa, to była jedyna możliwość, bo gdybym zignorował to tak samo jak z kolanem, bo też sobie kiedyś przypadkowo szkłem przeciąłem kolano. I powiedzieli, że jeśli by mi nie zaszyli, to miałbym pseudo dwa języki. Nie chciałem tego oczywiście, żeby nie było. No i kurde. No i czekamy, aż w końcu powiedzą, że możemy iść. No i wyszliśmy. I przez cały Boży miesiąc leżałem w łóżku, nie mogłem praktycznie nic robić. I to było jeszcze w czasie świąt, dopiero wróciłem do szkoły w styczniu bodajże. I pieruńsko mnie cały czas bolało. Nie dość, że musiałem mieć papki dla dzieci. Serio, musiałem mieć papki dla dzieci. To znaczy nie dosłownie, w sensie, że wszystkie takie zupy dostawałem. Właściwie to jadłem same zupy, ale zmiksowane. Jadłem po prostu coś na rodzaj przecieru. No to właściwie jedzenie dla dzieci, ale okej. No i mija ten miesiąc. Już mnie nawet rodzice straszyli, że trzeba będzie usuwać te szwy, to ja już po prostu blady, cały. Ja byłem już w stanie zemdleć. Oni mi jeszcze mówią, że jeszcze będzie trzeba usunąć te szwy, że trzeba je będzie wyciągać. To ja już po prostu... Ja już tam odlatywałem. A najgorsze było to, że w czasie tego to jeszcze babcia robiła jakieś ciastka, Bóg wie co, i to mnie jeszcze tak bardzo dobijało, że nie mogę tego jeść, bo cokolwiek próbowałem jeść takiego twardszego. Zwróć uwagę na to uschnięte drzewo. Może uda się je jakoś wykorzystać? Jakie uschnięte drzewo? Jakie uschnięte drzewo to? Dobra, gościu, wynerwiasz mnie. Jak cię pokonać? Okej. Gin. O. No i musiałem też pić, wiecie, tak z butelki, bo to była taka butelka kubusiowa typowo. Musiałem tak pić bokiem, bo inaczej jak piłem normalnie, to wszystkie takie, wiecie, soki dostawały się do tej rany i było mnie jeszcze bardziej pieruńsko niż normalnie. No, a co to? A co to? Jak się tam dostać? Tu tak. Aha! No i tak to była właśnie historia z tym, jak sobie Pixel przeciął język, bo jest geniuszem. Jak chcecie, to mogę wam kiedyś też opowiedzieć, jak złamałem sobie nogę. I historia, jak sobie przeciąłem kolano. No i nie było to fajne, przyznam. No nie, tam nie. Tam się nie zapuszczam, tam pewnie są tego kryształy, które mi gówno lawą. No to właściwie tyle. I od tamtego czasu... I od tamtego czasu mam pseudowężowy język. To znaczy mam taką właściwie dupkę na końcu języka, że tak to mogę nazwać. Że mój język jest zakończony dwa razy. Tak się przecina w połowie. Bo to jest jedna rzecz, której akurat... Wait, what? To jest właściwie jedna rzecz, której ten cały chirurg nie mógł właściwie naprawić. No i teraz jestem znany jako człowiek o wężowym języku. Nie na swoją prośbę. Więc to jest taka... Więc morał z tej historii jest taki, że dzieci, nigdy nie puszczajcie się na krzesełkach, bo skończycie jak Pixel z wężowym językiem. Przyznam, nie przeszkadza to w niczym, ale... wolę mi byście nie mieć takiego wspomnienia po najgorszej rzeczy, jaka może wam się zdarzyć w dzieciństwie. No chyba, że jeszcze śmierć, ale
No ale patrzmy na najgorszą, jeśli chodzi o wypadki, nie uwzględniając śmierci i jakiegoś kalectwa. Chociaż czy przecięcie języka można nazwać kalectwem? Nie jestem pewien. Bo teoretycznie jesteście wtedy niepełnosprawni, bo nie możecie normalnie jeść. Właściwie najlepszym wyjściem to by było kroplówka czy coś, to... Nie, właściwie. Jeśli podobają wam się takie historie, to powiedzcie, to mogę wam opowiedzieć takich historii więcej, bo trochę tych historii z życia wziętych mam. Niekoniecznie jakichś takich pouczających, ale w większości one są zabawne. Jaki ja to byłem głupi. Właściwie to dzisiaj jestem, ale okej. No, jeżeli nie chcecie, to dawajcie mi tematy, to wtedy nie będę opowiadał takich rzeczy. Nie wiem, czy to mogę przeskoczyć. Aha! Jest! Kończyliśmy poziom. Z radości się napiję herbaty aż. O! I to jest starsze, którego musimy szukać. Musieliśmy. Nie wiem, czemu się skradam tutaj. Witaj, starcze. Jak z tobą można pogadać? Witaj, chłopcze. Wiem, że masz za sobą ciężką drogę. Więc to jest pan, który zwariował, bo rozmawiał ze zwierzętami też. To jest taki stary doktor Dolittle. Myśleliście, że kto był pradziadkiem doktora Dolittle? No to odpowiedź. Przyznam, może gra wygląda brzydko, ale dubbing jest świetny według mnie. Może niektóre głosy nie są aż takie... Wyobrażam sobie to inaczej, ale... Na przykład ten dziadek to nawet fajnie brzmi. Zresztą coś mówi o swoich okularach? Czy mi się zdawało? Nie. Właśnie nie spotkałeś, debilu. Serio, on nawet załatwił jednego, przed chwilą, kilka minut temu, i dwa razy zginął, nie, pięć. A, on się jednak mówił o okularach. Musimy je znaleźć. Pardon? Tak, gnomy to ogólnie dobre stworzenie. Czyli co, golemy, czyli takie skamienie jak na przykład w Rayman Revenge of the Dark? Czy golemy, w sensie, że metalowe z Minecrafta? Bo ja znam różne golemy, jeszcze z anime golemy, to jeszcze to dodać. Nie wiem właściwie, gdzie to będzie szczerze. Więc tak, to było na tyle. Przeszliśmy dwa poziomy znowu. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. W trzecim odcinku już będziemy szukać tych okularów i robimy dalej, bo jak już wspominam, od tych dwóch poziomów wstecz już nie pamiętam, już nie znam tej gry. To jest właściwie pierwszy raz, kiedy jestem w tym miejscu. Więc tak, mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki za oglądanie, na razie i cześć. Pa, pa!